zajmie nam to czas do 30 października. Czyli zgodnie z planem? Zgodnie z planem, tak jak kontrakt przewiduje. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że most Łazienkowski zostanie jednak otwarty jeszcze przed wyborami, 24 w sobotę, rzutem na taśmę. Czy to prawdziwe informacje? Są nieprawdziwe informacje, nie informacje nie pochodzące od osób zaangażowanych, ani osób, ani instytucji zaangażowanych w kontrakt. Także ta data jest kompletnie niewiarygodna. Prace idą zgodnie z harmonogramem, czyli sprawdza się przyjęta przez nas technologia, harmonogramy założone przed budową. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jesteśmy na takiej długiej, ostatniej prostej. Trwają próby obciążeniowe. Na czym polegają te próby obciążeniowe? Tak w skrócie. Polegają na symulacji obciążenia mostu. To znaczy wjeżdżamy ciężarówkami w różne punkty mostu i badamy, jak on się ugina, jak on się napręża, czyli jak pracuje. Do zakończenia jest montaż barier i balustrad, uzupełnienie oświetlenia, montaż instalacji elektrycznej i przede wszystkim zamontowanie oznakowania poziomego i pionowego.